Siema wszystkim, z tej strony są witam was w kolejny filmie na moim kanale. Dziś mam dla was kolejną mapkę, na której może wbić naprawdę duże ilości expa. Więc ten musicie zrobić, dajemy sobie tutaj szukaj i wpisujemy sobie kod. Kod, który widzicie teraz na ekranie, czyli 23166720 i na samym końcu 1428. Dajemy sobie Enter, wybieramy mapkę pierwszą po lewej stronie. Pamiętajcie, żeby był tutaj przycisk z expem, ponieważ jeżeli go nie będzie, to po prostu tego expa nie będziecie dostawać. Upewnijcie się, że tutaj mamy prywatną, ponieważ jeżeli nie będziecie mieli prywatnej, to ktoś wam może wejść i zepsuć co mapę. Więc pamiętajcie, żeby tutaj była prywatna. Dajemy sobie wybierz i dajemy sobie teraz graj. Tylko upewnijcie się, że naprawdę, trzymacie tutaj jeszcze raz prywatną. Dajemy sobie graj. Teraz szybko wchodzimy do sklepu i wpisujemy kod Soli. Jeżeli to zrobiliście, naprawdę bardzo wam dziękuję, bo dzięki temu mogę po prostu kontynuować nagrywanie tych filmów oraz robić dla was różne konkursy. Więc jeżeli to zrobiliście, naprawdę bardzo wam dziękuję. No i teraz po prostu czekamy, aż was załaduje. Jeżeli was tutaj już załadowało, musimy się odwrócić i znaleźć c czwórkę, która będzie dokładnie w tej stronie. Więc tutaj musimy zrobić dowolną emotkę tutaj na tej linii dokładnie. I jeżeli zrobicie emotkę, tutaj pojawi się przycisk, klikamy sobie E na ten przycisk. No i teraz klasycznie po prostu musimy poczekać, aż ten timer dobiegnie końca. Jeżeli czas to się skończy, to musimy sobie wpisać kod 1797, więc podchodzimy tu. Tu będzie 1, no i źle wpisałem, więc musimy zresetować. Więc jeszcze raz, tu będzie 1, tu będzie 7. Tu będzie 9 i tu będzie na końcu 7. Dajmy sobie tutaj confirm, oczywiście. Teraz podchodzimy sobie tutaj. Robimy dowolną emotkę przed tym mieczem i wchodzimy do portalu, któryś tutaj utworzył. I po prostu sobie wskakujemy klasycznie. No i zbieramy expa. Także życzę wam miękkiego eksperymentu, jak widzicie to naprawdę duże ilości. Mam nadzieję, że wam się przyda ta mapka i wbijecie sobie level, którego jeszcze nie widzicie do końca. Także ja was żegnam, no i widzimy się w kolejnym filmie jutro o godzinie 15. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i siemanko.